Yo, osoby. Mój kotek na mnie zaszczekał przez sen. Nie martw się, kotku, będzie dobrze. Okej. Z tej strony Warp. Witam w kolejnym odcinku Let's Play Gothic 2 Kroniki Myrtany Archolos. Wasza ulubiona przestrzeń pełna demonów. To słowo dla starych weteranów. A dla nowicjuszy, witam i zapraszam, mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej. Pamiętacie, szukamy sobie naszego brata, to na szczęście nie jest nasz brat. I w celu tym pogadamy sobie z niejakim Cortezem, piratem i szefem lokalnego półświatka. Hej! Proszę, proszę, strażnik miasta Archolos w naszych skromnych progach. Daj mi chociaż jeden powód, dla którego miałbym cię nie zabić tu i teraz. Jak widzicie, pan Cortez jest troszeczkę, prawda, nerwowy. Musimy tutaj spróbować dyplomatycznie, jeżeli chcemy odnaleźć naszego brata. Spokojnie, jestem tutaj w interesach. Masz moją uwagę, chłopcze. Gadaj, czego chcesz? Szukam pewnego człowieka. Podobno przypłynął tutaj jakiś czas temu. Wiem, że jest sporych rozmiarów. Niektórzy nawet nazywają go największym facetem, jakiego w życiu widzieli. Muszę z nim o czymś porozmawiać. Opis idealnie pasuje do dużego Bena. Jest bardzo niebezpiecznym człowiekiem, a do tego mało rozmownym. Jeśli nie wiesz, jak należy się do niego zwracać, to łatwo skończyć z odrąbanym łbem. Nie chciałbym wysyłać nowego na pewną śmierć. Słuchaj, zorganizuję wam spotkanie, ale najpierw musisz udowodnić, że jesteś coś wart. A przy okazji, zrobić dla mnie coś pożytecznego. A to kiedy będę mógł z nim porozmawiać? Duży Ben przebywa tutaj, bo ceni sobie spokój i dyskrecję. Ja z kolei cenię jego umiejętności walki na arenie, które gwarantują wysokie zarobki. Dbam więc o to, by byle kto mu dupy nie zawracał. Chcesz się z nim spotkać? Przekonaj mnie. Pokaż swoją wartość. Dzięki temu, nawet jeśli postanowi rozpłatać cię na pół, to przynajmniej będę miał z ciebie jakiś pożytek. Logiczne. Czyli to ty tutaj wszystkim rządzisz? Byłem kapitanem na morzu i pozostałem kapitanem, gdy osiedliśmy na lądzie. Niewielu może się pochwalić takim osiągnięciem. Są ludzie, których po prostu trzeba trzymać twardą ręką. Gdyby nie mieli kogoś ponad sobą, to już dawno roznieśliby siebie nawzajem na strzępy. Brzmi troszkę jak faszyzm, no ale niech będzie. Jak mam to zrobić? W przeciwieństwie do większości strażników, których dane mi było poznać, potrafisz postępować niekonwencjonalnie. Sam fakt dotarcia tutaj w jednym kawałku doskonale tego dowodzi. Tak się składa, że mam zadanie idealne dla pierwszego znanego mi kompetentnego strażnika. Cholerny stan narobił problemów i teraz połowa przystani skacze sobie do gardeł. Trzeba się go pozbyć? Na to już za późno. Facet nie żyje. Ktoś go otruł. Był tutaj jakąś ważną osobistością? Stan był starym pijakiem i awanturnikiem. Gdyby zginął gdzieś w nocy na obrzeżach, to rzuciłbym jego ciało wężom błotnym na pożarcie. Nikt by nawet nie zauważył. Ale on oczywiście musiał zrobić scenę w środku dnia, na oczach całej tawerny. To dla was problem? Myślałem, że ludzie umierają tu każdego dnia. Na arenie, pod bramą, w krzakach czy własnym łóżku owszem, ale karczma to co innego. Jeśli ludzie zaczną się w niej truć, to kilka tygodni i całą przystań szlak trafi. Sprawca musi zostać znaleziony i odpowiednio ukarany. Idź do Oskara, on się orientuje w temacie. Masz znaleźć prawdziwego mordercę. Ja będę u siebie. Zobaczę, co da się zrobić. Kim był ten człowiek? Małym nieporozumieniem, na szczęście już wyjaśnionym. Więc mogę spokojnie wracać do pracy. Także ponawiając pytanie, czego chcesz? Jak się tu znalazłeś? Taki jesteś ciekawy? Dobra, opowiem ci moją historię. Słyszałeś kiedyś o Wyspach Południowych?
Tam jest nasza ojczyzna. Jeszcze kilka lat wstecz każdy słyszał o Cortezie i jego bandzie. Gdybym ci opowiedział o naszych akcjach, nie uwierzyłbyś. Trudniliśmy się głównie przemytem cennych kratów i ludzi. Zarobione złoto szło na alkohol, kobiety i nowe zabawki. Niestety, los się w końcu od nas odwrócił, gdy na horyzoncie zobaczyliśmy królewski galeon. Walka nie wchodziła w rachubę. Podczas ucieczki dorwał nas sztorm. Z załogi liczącej prawie 30 osób została nas tylko garstka, 6 chłopa. Szkoda tych, co potonęli, ale taka już przestępcza dola. Raz się pije i łajdaczy, a zaraz potem stajesz się pokarmem dla krabów. Pozostałości po moim statku nadal możesz pozwiedzać. Zrobiliśmy z Lorietty całkiem niezłą karczmę. Nawet na emeryturze pięknie się prezentuje. Czego jeszcze chciałbyś się dowiedzieć? Nie będę marnować twojego czasu, dzięki wielkie. Dobra. Do Oskara. Co? Nie zrobię tego dymu. To jest zbyt niskie. Ja jestem dorosłym człowiekiem. Nie powinienem... Zdać mi najlepsze poczucie humoru. Naprawdę sądzisz? A gdyby ktoś pytał, jakiego Oscara, to tego, co go ruchała stara. Kaczma, tawerna, kaczma. Cześć, Lary, kim jesteś? Dobre, tu mają piwo? Całkiem dobre, ale najbardziej to lubię wino. Jestem Lary. Też jesteś tu od niedawna? Podoba mi się ten brak straży. Wiesz? Od razu człowiekowi lżej, kiedy nie musi oglądać się za siebie na każdym kroku. Czujesz się tu bezpiecznie? Nie jest to najbezpieczniejsze miejsce na świecie, jeśli o to pytasz. Można tu spotkać kilku naprawdę groźnych facetów, ale jeśli wiesz, jak sobie radzić... A ty wiesz, tak? Jakoś mi się udaje. Chociaż jest taki jeden, który nie daje mi spokoju. Mówią na niego Rębacz. Przez niego kończą mi się pieniądze. No, ale to nie jest twoje zmartwienie. Nie jest, ale może jestem ciekawy. Co z tym Rębaczem? Tylko się nie śmiej. Drań przez kilka dni z rzędu wyciągał ze mnie kasę, a gdy się w końcu postawiłem, załatwił mnie dwoma ciosami i zabrał ostatnią sakiewkę. Teraz zostały mi tylko jakieś resztki złota. Może spróbuję ją odzyskać. Naprawdę? Podzielę się z tobą jej zawartością, a było tam ponad 100 sztuk złota. Mam nadzieję, że ta świnia jeszcze wszystkiego nie wydała. Rębacza powinieneś znaleźć gdzieś za karczmą. Za karczmą powiadasz, a to ciekawe, dlaczego za, a nie w... Ahoj, marynarzu! Chcesz się odprężyć? Dobrze trafiłeś. Mamy tutaj najlepszy alkohol i najlepsze dziewczyny. Jeśli oczywiście masz trochę złota do wydania. Zapraszam! Najlepsze dziewczyny? A czym są... Czemu są lepsze od tych... innych? Okej, nieważne. Zacznijmy od początku. Kim jesteś? Na imię mam Oskar. Przypłynąłem na tę piękną, przeklętą wyspę razem z Cortezem. No dobra, nie przypłynąłem. Rozbiliśmy się. Teraz prowadzę karczmę, więc jeśli chcesz się czegoś napić, to uderzaj do mnie lub do Vincente. Nasza Lorietta słynie z tego, że nigdy nie brakuje w niej atrakcji. Dodatkowo staram się zawsze mieć w ofercie jakieś ciekawe błyskotki. Ty, bo właśnie, bo to jest przecież rozwalony... Niezwalony statek przebywa na karczmę. Bardzo pomysłowe. Skąd pochodzisz? Z wysp południowych, nie widać? Cortez pozbierał nas wszystkich razem. To były czasy. Jedynie Tiago nie jest z naszych stron. Tiago? Przyjęliśmy go jeszcze za dzieciaka. Pomógł nam umknąć przed paladynami. Gdyby nie on, na pewno spotkałeś go w drodze do przystani. Czym się zajmujecie? Kiedyś odwiedzaliśmy wszystkie porty królestwa. Dziewczyny, butelka wina w ręce. Rozmarzyłem się. Nie mogę ci za wiele opowiedzieć o naszych źródłach dochodu. Może Cortez znajdzie dla ciebie jakieś zajęcie? Ten typ jest całkiem sympatyczny w sumie.
Co to za miejsce? To słynna Lorietta! Okręt starego wilka morskiego, Corteza. Tak, właśnie tego, który siedzi w tym domku na podwyższeniu. Kiedyś byliśmy z Morą handlarzy, ale w końcu morze nas pokarało. Ale gdy jedno umiera, rodzi się nowe. Dlatego właśnie możesz się napić pysznego piwka we wnętrzu okrętu. Czy to nie jest wspaniałe? Tylko moja tawerna ratuje mieszkańców przystani przed śmiercią z ludów. Chodziło mi o przystań. A, przystań łotrów. Cóż, pewnie zauważyłeś, że ciężko tu dotrzeć. Obowiązuje tu taka zasada, że każdy dba o własny zadek. Żadnych strażników, sędziów czy królów. Robisz, co ci się podoba i sam za to odpowiadasz. Znajdziesz tutaj łowców przygód, średnio uczciwych handlarzy albo ludzi, którzy po prostu nie chcą płacić podatków. A, i jest chyba nawet dwóch dezerterów ze Straży Miejskiej. Bardzo ciekawe miejsce. No owszem, czujemy się tu jak w domu. Sam przerobiłeś statek na tawernę? No, nie sam. Częściowo pomogli mi członkowie załogi, ale głównie mój kumpel, Vincente. Kupa roboty, ale efekt chyba zadowalający. Nie bądź taki skromny, wygląda naprawdę nieźle. Szukam pewnego faceta sporych rozmiarów. Podobno mówią na niego Duży Ben. Czego chcesz od Bena? Wiesz, że zabiłby cię samym spojrzeniem? Co masz na myśli? Narobiłbyś w gacie i tyle by z tego było. Bez urazy. Gość wygrał w 4 turniejach z rzędu. Załóżmy, że chciałbym się z nim spotkać. Możesz mi pomóc? Gadałeś już z Cortezem? Tak. To pewnie wiesz, że ma on tu bardzo dużo do powiedzenia. Cortez może ci otworzyć każde drzwi w naszej przystani, jeśli na to zapracujesz. Na twoim miejscu spróbowałbym też wyzwać kilku tutejszych na pojedynek. Może nie zaprowadzi cię to bezpośrednio do Bena, ale ułatwi ci przeżycie. Musisz pokazać, że potrafisz się bić, to nikt nie będzie próbował wejść ci na głowę. Jeśli zwrócisz na siebie uwagę, to może nawet Proximo obniży ci wejściową opłatę, gdy już rozpocznie się miejscowy turniej. Ale do tego zostało jeszcze sporo czasu. Póki co wygląda na to, że jedynym sposobem będzie pomoc Corteza. Cortez przysłał mnie, bym zajął się stanem. W końcu. Ciało zaczyna już pachnieć nieprzyjemnie. Kazałem nie ruszać, aż ktoś od Corteza się nie zjawi. Dziwi mnie, że przysłał ciebie, ale może ktoś nowy będzie miał lepszy obraz na sytuację. Jak idzie interes? Bardzo dobrze. Wszyscy lubią od czasu do czasu napić się dobrego piwa. A gdzie w okolicy znajdziesz inną karczmę? No nigdzie, więc wszyscy przychodzą do mnie. Ma sens. Pokaż, co tam masz. Może zamiast tego ja ci sprzedam coś, co ja mam. Ciach, 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 prosty nóż, młot kowalski, ciach, zacny miecz, sztylet, lagi mi się przydadzą, kusza pokazowa. A, tego nie będę sprzedawać, bo to mi się jeszcze przyda, ale łuk wierzbowy już jak najbardziej mogę. Lecz jest poszkowaną drogą. O, masz tu srebrny świecznik. Niezbyt cenna zdobycz. Siemka. Hej, nie bój się. Nie jestem jak wszyscy tutaj. Nie mam zamiaru się z tobą bić. Wystarczającą ilość razy sam dostałem po mordzie. Ciężko tu przeżyć. Nie jest tak źle, jak już poznasz ludzi. Spróbuj pogadać z Oskarem. Ma tu dużo do powiedzenia. Dzięki za radę. Jesteś nowicjuszem? Aż tak to widać? Jestem, ale nie masz chyba zamiaru pobiec zaraz do klasztoru, co? Zastanowię się. Hej, no zrozum. Chciałem tylko zaznać trochę przyjemności. Jestem jeszcze młody, a ojciec już mnie wysłał do klasztoru. Ogólnie nie mam nic przeciwko temu pomysłowi, ale to trochę za wcześnie. Ja naprawdę wrócę. Tylko jeszcze kilka dni tutaj pobędę. Ale wrócę, obiecuję. Dobra, przestań marudzić, bo ze strachu narobisz pod siebie. Czyli mnie nie wydasz? Dzięki wielkie. Co tutaj robisz? No wiesz, chciałem się trochę zabawić. Ojciec wysłał mnie do klasztoru tak szybko, że nawet nie zdążyłem pobyć z kobietą ani napić się czegoś konkretnego. Nie mógłbym spokojnie zacząć nauk, dopóki bym tego wszystkiego nie spróbował.
Jak udało ci się uciec z klasztoru? Od razu uciec. Miałem nazbierać trochę ziół dla jednego z mistrzów. Wrócę po prostu trochę później. Pewnie nikt nawet nie zauważy. Boję się tylko, że ktoś mnie tutaj rozpozna i doniesie magom wody, gdzie jestem. Ale musiałem to zrobić. Mam nadzieję, że było warto. Oj, było. Musisz koniecznie poznać dziewczyny Oskara, są niesamowite. Mi niestety zaczynają kończyć się pieniądze. Ale jeśli ciebie stać, to polecam. Niesamowite w czym powiadasz? Tańcu, śpiewie? Może czymś innym? Mógłbyś nauczyć mnie czegoś o magii? Jako nowicjusz jeszcze niewiele potrafię, ale jeśli sypniesz parę monet, to ci pokażę, jak zwiększyć swoją energię magiczną. Do tego znam się trochę na alchemii i mógłbym cię nauczyć jej podstaw. Oczywiście również odpłatnie. Jak wygląda życie nowicjusza? Wiesz, nie jest źle. Nikt nie chodzi głodny, jest sporo zajęć. Wiadomo, na początku trzeba wykonywać te najgorsze, ale ścieżka maga wydaje się tego warta. Powiem ci szczerze, może nie jestem takim fanatykiem Adanosa jak niektórzy, ale nie widzę dla siebie lepszej przyszłości. Szkoda tylko, że trochę potrwa, zanim zacznę się uczyć czegoś bezpośrednio związanego z magią. Postaram się kiedyś zajrzeć do klasztoru. Zapraszam serdecznie. Warto. No skoro tak. Jak leci? Wiesz, w klasztorze nie jest tak źle. Problem w tym, że nie mają tam dziewczyn. Dobrze, ja by jednak było dosyć słabo. Pohandlujmy. Chcę też kości długotrwała miejsce. Z niemieckiego bzu. Bla, bla, bla. Chciałem jakieś punkty nauki? Mam! Mam i to sporo. W ciele nie ma żadnych widocznych ran zewnętrznych. Nie musi to jednak oznaczać, że został otruty. Równie dobrze mógł się przecież udławić, skoro jadł i pił jak szalony. Okej. Nie ma tutaj nic ciekawego. Kilka sztuk złota, sztylet i nietknięty bochenek chleba. Suchnie jeszcze gorzej niż reszta, ale nie widzę nic, co mogłoby spowodować zadławienie, choć samo gardło wygląda na wyraźnie podrażnione. Stan leży w małej kałuży z posiłku, który jadł. W misce jeszcze trochę zostało. Potrawka rzeczywiście pachnie w bardzo nietypowy sposób. Zapach jest ostry i siarczysty. To chyba jedyny trop, jaki mam na ten moment. Okej. Na pewno sobie poradzisz. Hej, Ted. Fox. Tak, to bardzo typowe. Co słychać? Nieważne, ile flaszek kupisz, zawsze będzie o jedną za mało. Chciałem porozmawiać o stanie. Biedaczysko. Przynajmniej umarł robiąc to, co kochał. Dusząc się trucizną? Miałem raczej na myśli to chwilę wcześniej. Ale masz rację, paskudny sposób, by umrzeć. Szczególnie dla marynarza. Opowiedz, co zaszło między nim a Rodrigo. Stan i Rodrigo od jakiegoś czasu grywali o różne sumy. Tutaj w karczmie każdego dnia ktoś przepija albo przegrywa całe swoje oszczędności. Owszem, czasami są oto awantury, szczególnie jeśli ktoś oszukuje. Ale ten brutal pobił Stana do nieprzytomności i groził mu śmiercią. Wszystko o lichy zakład i parę złotych monet. Takiego człowieka Cortez stawia na straży porządku? Tfu!
Czy Stan oszukiwał w swoich zakładach? W całym swoim życiu nie widziałem, żeby próbował jakichkolwiek oszustw. Jak Adanos mi miły, Stan to uczciwy człowiek był. Czyli Rodrigo zupełnie bez powodu wściekł się na Stana. Nie wiem, już ci mówiłem, że nie chcę, żeby mnie dorwał ten wariat, więc daj mi lepiej spokój. Masz jakiś dowód na to, że Rodrigo przyczynił się do śmierci Stana? A od kiedy publiczne grożenie śmiercią nie jest wystarczającym dowodem? Mówię ci, to musiał być Rodrigo. Jeśli chcesz dowodów, to idź do niego i z nim porozmawiaj. Chociaż będę wdzięczny, jeśli nie będziesz mu o mnie wspominał. Sam wiesz, wolę nie skończyć jak Stan. Co słychać? Niby wiadomo, że flaszka kiedyś się skończy, ale zawsze jest to dla wszystkich zaskoczeniem. Biedne dziubaski. Jezus, jak tak można żyć przecież z kończącą się flaszką? Każda flaszka powinna być nieskończona. Ktokolwiek by wpadł na taką flaszkę, na pewno zostałby okrzyknięty geniuszem. Nie potrafi Siemka. Niczego zatrzymać dla siebie. Co za slut shaming? Ej, ty. Co cię tu przywiało? Życie, kochaniutki! Z czegoś trzeba żyć, a że mam pewne talenty... Nie zawsze sprzedawałam swoje ciało, ale trzeba było coś wymyślić, kiedy czasy zrobiły się cięższe. Wiesz, jak jedzenie w mieście podrożało? Nie wiem. Ciekawe, co ona mi odpowie w sumie. Ej, ty. Nie wstydzisz się swojej pracy? Skarbie, nie masz lepszych pytań? Lubię swoją pracę, bo po prostu lubię się dobrze zabawić. Może miałabym zamiatać dom jakiegoś obleśnego bogacza, który będzie mnie szczypał w tyłek za plecami żony, co? Nie, to nie dla mnie. Dobrze mi tu. Sensownie, asertywnie. W czym jesteś lepsza od Tary? A co? Nie możesz się zdecydować? Mogłabyś mnie czegoś nauczyć? Och, mogłabym cię nauczyć mnóstwa rzeczy. I to w wyjątkowo przyjemny sposób. Nie, chodziło mi raczej o umiejętności niezwiązane z sypialnią. To nie jest podstawowy zakres moich obowiązków, więc za taką informację musisz wyłożyć trochę złota. A pewnie wspieraj mnie klasę robotniczą. Tyle wystarczy? Jak najbardziej. A więc mogę ci pokazać, jak skuteczniej dobierać się do zamkniętych zamków i jak niepostrzeżenie wyciągać ludziom rzeczy z kieszeni. Oczywiście nie za darmo. Jezus Maria, kobieto. Jak leci? Na klientów nie narzekam, a ostatnio trafiła mi się nawet klientka. Tak mówisz. Cześć. Jestem trochę zajęta. Zajmij się swoimi sprawami. No dobra. Są na to duże szanse. Fotel. Wino. Zapiszmy. Może nikt nas nie spróbuje pobić za kradzież wina. Czy to jest kradzież wina? Czy to jest dostępne ogólnie wino? No ale jest łuzio. Przynajmniej można się, prawda, napić. Tak. Napić i wyspać. Dwa łóżeczka, dwie butelki wina. Nie no, całkiem spoko, całkiem fajnie. Wszyscy mają teraz ciężko. Jak leci? Nie widzisz, że jestem zajęty? Zostaw mnie w spokoju. Zajęty delikatnym brzdąkaniem na lutni? Nawet nic nie słychać. Przecież on wiedział. Ej, ty! W czym jesteś lepsza od Rosity? Rosita może i ma piękne, młode ciało. Ale ja mam doświadczenie, które naprawdę potrafi zaskoczyć. Żaden klient jeszcze nie narzekał. Aha. To przepraszam, czy ja chcę prawiać seks pierwszy raz w swoim życiu, to mam pogadać z Vicente? O, nowy. Jak ci się udało tu dostać? Jestem Vicente. Mogę ci jakoś pomóc?
Kim jesteś? Jestem jednym z ludzi Corteza. Wypłynęliśmy za młodych lat z Wysp Południowych za złotem i przygodami i widzisz, gdzie nas morze poniosło. No, ale nie ma co narzekać. Głodem tu nie przymieramy, jakoś sobie radzimy. Pytałeś, kim jestem. Jestem jednym z najlepszych wojowników na tych pieprzonych bagnach. Czym się tutaj zajmujesz? Pomagam Oskarowi prowadzić karczmę. Zastępuję go, kiedy musi iść pospać kilka godzin. Sprzedaję klientom alkohol, głównie jednak pilnuję tutaj porządku. Nie chcemy tu awantur. Za dużo pracy włożyliśmy w przebudowę statku, żeby jakiś pijany idiota nam to spalił. Poza tym staram się ćwiczyć tak często, jak się da. Masz dla mnie jakąś pracę? Nie, popytaj u Corteza, bo Oskar chyba też nic dla ciebie nie ma. Możesz mnie czegoś nauczyć? Mogę cię nauczyć walki bronią jednoręczną, dwuręczną i wszystkiego, co jest z tym związane. Ale nie jest to tania sprawa. Może jakoś się dogadamy. Wybacz, kolego, ale jeśli w tej okolicy będzie się pracowało za pół darmo, to nie przeżyjesz nawet tygodnia. Na pewno będzie cię stać. Oczywiście, jeśli jesteś obrotny. Potrenujmy. Nie ma sprawy. Okay. Spróbujmy. Po tyle to bym się nawet nie schylił. A co dopiero za tyle cię szkolić? Ładnie, już coś umiesz. Dzięki, stary. Silnie uderzyć w sam środek. Co słychać? U mnie wszystko w jak najlepszym porządku. Zachowuj się tutaj, to też nie będziesz miał problemu. Dobra. Ty pozwolisz, że sobie jeszcze sprzedam temu Oskarowi coś i zapotuję mi jeszcze raz. Nie ze mną, Damary. W sprawie Stana. Weź, zajmij się jego ciałem, bo zaczyna cuchnąć. Co tu się stało? Stan i Fox. Jedli i pili z naciskiem na to drugie. W pewnym momencie Stan chwycił się za gardło, zrobił się zielony i padł jak długi. Więc to trucizna? Nie mamy tutaj dużego wyboru. Cała tawerna jadła tego dnia tę samą potrawkę. Trochę dziwne, że zaszkodziła tylko jemu. Kto twoim zdaniem mógł chcieć śmierci Stana? Z tego, co do mnie dotarło, głównym podejrzanym jest Rodrigo. Jako jedyny miał motyw, ale jak już mówiłem, mógł to być każdy. Dlaczego myślisz, że to Rodrigo? Ja tak nie myślę, po prostu chodzą takie słuchy. Ostatnio doszło między nim a Stanem do awantury. Poszło o jakiś zakład. Rodrigo dał mu wpyski i powiedział, że za oszustwo go zabije. Niby sprzeczka jakich wiele, ale w świetle ostatnich wydarzeń rzuca na Rodrigo cień podejrzenia. Czy to jedyny powód? Wiesz, Stan został otruty, a Rodrigo jest z południa. Południowiec to zawsze południowiec. Nie ma nikogo innego, komu Stan zaszedłby za skórę? W sumie to Rosita ostatnio mocno skarżyła się na Stana, ale to dobra dziewucha. Raczej bym jej nie podejrzewał. Pokaż, co tam masz. Zmarzone szybcy krawa. To mi się akurat przyda. Co by ci tu sprzedać, co ma małą wartość? Paz awanturnika. O! Ciach, proszę bardzo. Mogę sobie po przepisie ci sprzedawać, zgaduję? Potrzebujesz tylu? Okej, to się nauczyłem. Nie mów. Trzymaj. Poka. Dobra, to pogadajmy się z Ositą.
Ej, ty! Jeśli chodzi o Stana... Nie widzisz, że jestem zajęta? Zostaw mnie w spokoju. Patrzcie, patrzcie, mało jest rozmowna. Ciekawe dlaczego. Potrenujmy. Nie ma sprawy. A ty wróć, kiedy nabierzesz więcej doświadczenia. No coś umiem. Ładnie, już coś umiesz. Dobra, to zgaduję, że chodźmy do Corteza. I pogadajmy z nim o tym, kogo mamy, prawda, jako podejrzanych. Ale to już w następnym odcinku. Dzięki za uwagę, moi drodzy. Fajnie, że wpadliście. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ja jestem też bardzo ciekawy, kto zrobił naszego biednego Stana. Mam nadzieję, że szybko się dowiemy i pomoże nam to również odnaleźć naszego brata. Wy proszę za to lajkujcie, subskrybujcie, zostawcie ślad w komentarzach, jak macie chwilkę, a jak macie też trochę pieniądzów, to możecie się podzielić ze mną na Patreonie, link w opisie. Tyle z mojej strony na dzisiaj, dzięki wam bardzo za uwagę, no i wiecie, pa pa!